Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Informacje Dnia. Dziś przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, największym spośród założonych przez Niemców. Pod pomnikiem bohaterów getta w Warszawie odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie, a będą w nich uczestniczyć m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. 19 kwietnia 1943 roku bojownicy z żydowskiej organizacji bojowej Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. W walkach wzięło udział około 1000 słabo uzbrojonych powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad 2000 żołnierzy Wehrmachtu, SS oraz pomocniczych oddziałów ukraińskich, litewskich i łotewskich. Przeciwko powstańcom użyte zostały też pojazdy opancerzone oraz artyleria. Pomimo apeli rządu polskiego w Londynie, powstanie nie wywołało żadnych reakcji aliantów. W proteście przeciwko obojętności świata wobec tragedii narodu żydowskiego w maju 1943 roku członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie popełnił samobójstwo. Dziś odbędą się obchody upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, a także przedstawicieli władz państwowych zaplanowano przed pomnikiem bohaterów getta w samo południe. Wcześniej władze państwowe złożą wizytę na cmentarzu żydowskim. Z kolei wieczorem o godzinie 20 odbędzie się koncert Łączy nas pamięć na placu przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum to jest także organizatorem akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Ma ona na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie. Dziś prawie 2000 wolontariuszy weźmie udział w 6. edycji akcji Żonkile. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 roku dzięki ostatniemu przywódcy zrywu Markowi Edelmanowi, który co roku składał bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem bohaterów getta w rocznicę wybuchu powstania. Do tej pory nie doszło do spotkania rodziców osób niepełnosprawnych z przedstawicielami resortu rodziny. Kolejny termin wyznaczono na dziś na godzinę 10. Komitet protestacyjny domaga się większych nakładów państwa na osoby niepełnosprawne. Wciąż bez porozumienia na linii rodzice osób niepełnosprawnych, resort rodziny. Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. W tej sprawie zaapelowali do prezydenta, premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny postulat to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Zostajemy w Sejmie do skutku. Taką zapowiedź można było usłyszeć z ust Iwony Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. W Sejmie przybywa około 20 osób. Rodzice wraz z dziećmi znajdują się w holu głównym. Zostali zaproszeni przez poseł Nowoczesnej Joannę Scheuring-Wielgus. Obecnie renta socjalna to kwota 865 zł. Przysługuje osobie, która osiągnęła pełnoletność i jest całkowicie niezdolna do pracy. Resort rodziny zaprosił protestujących na rozmowę. Do spotkania miało dojść w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Zaproszenie nie zostało przyjęte. Kolejny termin ministerstwo wyznaczyło na dziś na godzinę 10. Resort rodziny konsekwentnie podkreśla, że wsparcie osób niepełnosprawnych należy do jego głównych celów. Do projektów już teraz zrealizowanych przez rząd należy m.in. wyższe kryterium dochodowe w programie Rodzina 500+, czy program Za życiem. Według zapowiedzi wicepremier Beaty Szydło program będzie rozwijany. Zakup przez państwo kolekcji Czartoryskich politycy PO nazywają skandalem i zgłaszają sprawę do CBA i do prokuratury. Politykom Platformy nie podoba się ani cena, za jaką nabyto zbiory, ani to, że Fundacja Książąt Czartoryskich otrzymane pieniądze przelała na konta w Liechtensteinie. Wicepremier Piotr Gliński, który doprowadził do zakupu bezcennych zbiorów, działania PO nazywa bulwersującymi. Dama z łasiczką Leonarda da Vinci czy krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta to najcenniejsze obiekty powstałej na początku XIX wieku kolekcji Książąt Czartoryskich. Izabela z Flemingów Czartoryska w Puławach, tutaj na Lubelszczyźnie, zakłada pierwszą kolekcję. To pierwsze muzeum na ziemiach polskich. Księżna gromadzi w nim pamiątki po wielkich Polakach, m.in. Tadeuszu Kościuszce, księciu Józefie Poniatowskim. Kolekcjonuje też wybitne dzieła sztuki europejskiej.
Po upadku powstania listopadowego wnuk księżnej przewozi zbiory do Paryża, które 40 lat później trafią do Krakowa, gdzie pozostają do dziś. Przez prawie cały ten czas była to prywatna kolekcja. Od wielu lat środowiska polskich muzealników, historyków, konserwatorów sztuki bezskutecznie apelowały do kolejnych rządów Polski o wykup na rzecz Skarbu Państwa kolekcji książąt Czartoryskich i związanych z nią nieruchomości. W grudniu 2016 roku Ministerstwo Kultury podpisało z Fundacją Książąt Czartoryskich umowę na zakup całej kolekcji za 447 milionów złotych. 86 tysięcy obiektów muzealnych, 250 tysięcy obiektów bibliotecznych za kwotę 100 milionów euro. Transakcja obejmowała także roszczenia Fundacji Książąt Czartoryskich wobec dóbr kultury. Skarb Państwa nabył też prawo własności do budynków, w których mieści się Muzeum Czartoryskich, a także do pałacu w Sieniawie. Zarząd Fundacji pieniądze, które otrzymał od Ministerstwa Kultury, niemalże natychmiast przelał na konta w Liechtensteinie. To oburzyło część opozycji. Poseł Krzysztof Brejza mówi o skandalu i zgłasza sprawę do CBA i do prokuratury. Chcemy zbadać rolę polityków PiS, rolę pana wicepremiera Glińskiego, który skierował do księcia Czartoryskiego propozycję, specjalną propozycję zakupu za taką kwotę, a nie inną, w dziwnym trybie tej kolekcji. Wątpliwości opozycji są nieuzasadnione, odpowiada wicepremier Piotr Gliński i dodaje, że cena nabycia zbiorów jest bardzo dobra. Eksperci szacują, że ich wartość to 10 miliardów złotych. Teraz mamy zabezpieczone. To jest nasze, polskie, polskiego narodu, polskiego Skarbu Państwa. Wicepremier Gliński podkreśla też, że nie miał wpływu na to, co z otrzymanymi pieniędzmi zrobi prywatna fundacja. Przejęcie kolekcji to właściwy krok, zauważa historyk sztuki dr Arkadiusz Adamczuk. Dało to gwarancję, że te dzieła sztuki, nic im się nie stanie, nie staną się nagle własnością jakichś dziwnych, podejrzanych fundacji. Taki też cel przyświecał Ministerstwu Kultury. Ponadto resort chciał, aby kolekcja wreszcie była dostępna dla publiczności. Jej zbiory są zamknięte dla zwiedzających od 10 lat. Tak zwany podatek denny nie powinien obciążyć ani przedsiębiorców, ani zwykłych użytkowników wód. Zapewniał podczas spotkania z przedstawicielami mazurskich samorządów i zarządców portów prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca. Spotkanie prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z przedstawicielami mazurskich samorządów i zarządców portów miało rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wysokości opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W tej chwili krążą w mediach informacje, że mają płacić za całe akweny albo po kilkaset tysięcy złotych. I niestety też są takie przekazy medialne, że będzie tutaj na Mazurach naszych polskich dwa razy drożej i że wszyscy wyjadą do Chorwacji lub do innego kraju europejskiego. Naprawdę nic takiego nie będzie. Jak zapewnia prezes Wód Polskich, opłaty za tak zwany podatek denny są ponoszone raz w roku i ich wysokość nie powinna stanowić realnego obciążenia dla przedsiębiorców. Nie powinna także spowodować wzrostu cen dla zwykłych użytkowników przystani, pomostów i marin, czyli osób rekreacyjnie korzystających z jezior. Te opłaty, które każdy powinien ponosić za użytkowanie gruntów, za użytkowanie mienia Skarbu Państwa prowadząc działalność gospodarczą, nie będą takie, tak wielkie. Mówiliśmy tutaj o 1-2% góra wszystkich przychodów rocznych. To nie jest powód do tego, żeby podnosić opłaty i to na pewno też nie dobije tutejszych przedsiębiorców. Opłaty, jak zauważa Przemysław Daca, ponosi się jedynie za realnie zajmowany akwen, czyli obszar bezpośrednio powiązany z urządzeniem wodnym. Użytkownicy wnoszą je za okres, w którym zajmują ten obszar, czyli często od maja do września. Stawki są wyliczane na podstawie wniosków przedsiębiorców, którzy sami określają, jaki rodzaj działalności będą prowadzić. Solidarność domaga się śledztwa i kompleksowej kontroli szpitali dzierżawionych przez spółki Centrum Dializa i AMG Centrum Medyczne. Zarzuca im łamanie praw pracowniczych, związkowych i praw pacjenta. Pielęgniarka Sława Kolano została zwolniona dyscyplinarnie ze szpitala, w którym pracowała 40 lat. Opisała stan faktyczny szpitala w Złotoryi. Ze smutkiem odebraliśmy wiadomość praktycznie w tym samym programie informacyjnym z ust rzecznika reprezentującego właściciela dzierżawionego szpitala w Złotoryi między innymi, że przewodnicząca zostanie zwolniona dyscyplinarnie.
Pielęgniarka podczas wywiadu przytoczyła sytuację, kiedy to podczas jednego z dyżurów 40 pacjentami opiekowała się tylko jedna pielęgniarka. Jej wypowiedź władze szpitala uznały za zniesławienie, a pracownica listownie dowiedziała się o zwolnieniu dyscyplinarnym. Sławie Kolano do przejścia na emeryturę pozostało wtedy 9 miesięcy. Ona ma podwójne uprawnienie i ochronę, bo nie dość, że ochronę związkową, to jeszcze ochronę przedemerytalną. To jest po prostu coś strasznego, że nikt sobie z tego nie zdają sobie sprawę, tylko lekceważą prawo pracy, ustawę o związkach zawodowych i wszelkiego rodzaju postanowienia, chociażby kontraktowania. Pani Sława Kolano jest szczególnie chronioną z uwagi osobą, pracownikiem, pełniąc funkcję przewodniczącej organizacji zakładowej NSZZ Solidarność. W głębokim poważaniu właściciel ma te stosunki pracy. Dlatego Solidarność zapowiada, że ta sprawa nie zostanie przemilczana. Żądamy przywrócenia do pracy pani przewodniczącej, bo to jest jakby podstawowa sprawa dla nas, dla Związku Zawodowego Solidarność. Jeżeli ktoś zadziera Solidarnością, to marnie skończy. I będziemy walczyć o to na każdym poziomie, aby ta firma faktycznie już nie zrobiła nikomu krzywdy, szczególnie pacjentom, ale także pracownikom. Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, poinformował, że wystosował pisma, w których zwraca się o kontrolę w szpitalach zarządzanych przez spółki Centrum Dializa i AMG Centrum Medyczne. Do prokuratora generalnego, aby nadzór nad prowadzonym tym postępowaniem przez prokuraturę odpowiednią, do prezesa Jacyny kompleksowa kontrola, do pana głównego inspektora pracy o kontrolę poprzez Państwową Inspekcję Pracy, do rzecznika praw pacjenta i będę także rozmawiał z panem premierem Mateuszem Morawieckim, żeby tutaj szczególnie zwrócić na to uwagę. Jak podkreślają związkowcy, Solidarność powstała 38 lat temu, aby świadczyć i mówić prawdę. Dlatego zwalnianie ludzi z pracy za mówienie prawdy nie może pozostać bezkarne. Niespokojnie w Armenii. Tysiące ludzi protestuje przeciw nowemu premierowi. To już 7 dzień demonstracji w stolicy Armenii. Policja zatrzymała ponad 60 osób. Armenia, 3-milionowe państwo na Kaukazie Południowym, przechodzi poważny kryzys polityczny. Prezydent Serzh Sargsyan, który przez 10 lat rządził krajem, przeforsował zmianę konstytucji i został premierem. Opozycja protestuje przeciw takiemu obrotowi sprawy i ogłasza aksamitną rewolucję. Protestujący blokują budynki rządowe, stacje metra i główne ulice armeńskiej stolicy. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali po starciach z policją. Demonstracje trwają już 6 dzień. Na wydarzenia w Erywaniu oficjalnie zareagował Departament Stanu USA. W oświadczeniu opublikowanym na profilu na Facebooku ambasady USA w Armenii wskazano na zaniepokojenie z powodu doniesień o starciach pomiędzy policją i protestującymi. Zaapelowano do wszystkich stron o umiarkowanie i unikanie przemocy. I to wszystkie wiadomości w porannym wydaniu Informacji Dnia. Na kolejne zapraszam o godzinie 10. Dobrego, miłego dnia i do zobaczenia.